Geralt zaprasza na wżyć chędożone przygody Purposa. Pozdrawia Jacek Rozanek. Bywaj. Siemanko, siemanko, ja jestem Werta, ze mną jest Purpaus. Hello. Witamy was w kolejnym odcinku z Mindmodowych Przygód, z których odcinki u mnie się dosyć dawno nie pojawił żaden, ale jesteśmy z takim dosyć fajnym pomysłem. Fajnym pomysłem, bo znaczy inaczej, żeby nam się tutaj nie nudziło. Dokładnie, to postanowiliśmy, że przeniesiemy się w to miejsce, o którym już wspominaliśmy albo mieliśmy na odcinku, czyli w tym miejscu, w którym generalnie tam taka zatoczka jest i w ogóle. I tam się przenosimy, ale zaczynamy wszystko od nowa. Wziąłem sobie tylko podstawowe narzędzia wszystkie. Ja powyrzucam jakieś śmiecia niepotrzebne. Dobra, a ten domek zostaje. Dokładnie tak. Biorę tylko diamenty, biorę żarcie i idziemy w długą tam. Tutaj widzowie Werteza jeszcze na pewno nie widzieli. To zaraz, ja tutaj wyrzucam. No dobra. Tak dzisiaj jak przenosimy się. Przenosimy się w nowe miejsce i zaczynamy wszystko od nowa. Bo tutaj już stwierdziliśmy, że wszystko zbudowaliśmy. I ja będę chciał na pewno ogarnąć to, co Ula już ogarnęła, a czego myśmy do tej pory nie ogarnęli. Czyli tworzenie tych dziwnych elementów dekoracji i tym podobnych rzeczy z jakichś tych dziwnych kolorowych kulek. No, poogarnę się. Czyli co tu... Nie. Jedzenia nie chcę, najwyżej mi dasz? No, jedzenia mam dużo. Okej, bo ja tutaj sobie mam ziemniaki. Generalnie mam ziemniaki. Patrzę, co mogę zabrać po prostu na taki dobry początek, jak tam sobie będę grał. To sobie oczywiście kilo wezmę sobie mieczyk jakiś zapasowy. Łuk tamten wyrzuciłem, sobie wezmę jakiś taki randomowy. W sumie łuczek też mógłbym sobie wziąć. A w sumie strzałę też wyrzucałem, ale mi się przyda, to ten miecz mi się przyda. Dobra. Co stąd jeszcze mogę wziąć? O, siekierkę mi się przyda na drogę. Dobra. 8. Śmieci. Coś ze śmieci? Ja ze śmieci nic nie zabierałem, także... Cenne. Oj, trochę tutaj cennych mamy. Zostawiamy to? Tak. Postanowienie noworoczne. Dobra, pozbieramy sobie od nowa. Wszystko od nowa sobie pozbieramy. Ja w tych cennych sporo się nakupałem, co prawda, ale nie. Ale zaczynamy wszystko od nowa. Ale tak. Ja zabrałem tylko i wyłącznie diaksy, bo diaksy nam się przydadzą po prostu na narzędzia, żeby... Jakieś zbrojkę sobie wziąłeś, to fajnie. Wziąłem sobie jedną zbrojkę, ty też masz zbrojkę, mówię podstawowe rzeczy. Mi się powoli ona kończy, ale... cała reszta jest syfna. Dobra, zostawiamy. Już tutaj otworzyłem, żeby każdy widział, także jeśli ktoś tutaj wpadnie z naszych graczy i nas ogląda, to... To niech bierze co chce, byle... Bierzemy. Prosimy was serdecznie, żebyście nie niszczyli elementów stałych, ale dokładnie. Wszystko co w skrzyniach, bierzcie. To możecie zabierać. Tutaj, bo jeszcze nie pokazałeś tego, tutaj mamy jeszcze... Statek kosmiczny. Statek kosmiczny, tak, to jest spodek UFO. I no. on miał służyć generalnie do przeniesienia nam wszystkich rzeczy, żeby to był taki magazynowy, ale koniec. Aha, tutaj się chyba nie da wskoczyć w tym momencie. No bo nie ma drabinki takiej, która by szła w dół. No, lipa. On miał nam służyć do tego, żeby pozabierać wszystkie rzeczy, ale stwierdziliśmy, że nie zabieramy, także mamy to w nosie. A jakbym złapał tak za stary? No to możliwe, że złapiesz. To właśnie nie mogę. Dobra, idziemy. A tutaj jest stateczek tak zwany szybki. Crazy wspominał, że tutaj jeszcze można robić do tych statków jakieś silniki. Ale... No to czekaj, ja sobie wyjdę z drugiej strony. Żeby one... Ja tam ci rozbiłem, co prawda? Ale dobra. Pum. No. Kilka marchewek wziąłem, tak jakby coś, tak na szybko. No czy ja mam jeszcze 1,5 staka pieczonych ziemniaczków. A, okej. Czy nie, chciałem sobie tak wziąć, bo mam tylko 3 stajki, no nie? Ja nie mam w ogóle stajków, ale to masz. Masz. I mięso takie nierobione, tak właściwie. Dzięki. Dobra, to siadaj na krzesełku. Tak, o. Ciach. Nie mogę. Czekaj, muszę wskoczyć. A czemu? Nie możesz? No nie mogę, nie działa mi. Aha, bo muszę assemble ship. No i teraz będziesz mógł chyba. A gołą rączką. Dobra. Czekaj, bo nie miałem wolnego staka. Właściwie co mi to robi? Jedź ty painting mi stąd. A, nie mogę. Ciekawa sprawa. Dobra, czekaj, bond ship, spadniesz. A możesz teraz... To latam, uciekam, żeby mnie nie wywaliło z serwera. Dobra, czy teraz mogę? Jest, mogę. Dobra. Okay. Tak, to mamy taki pseudo samolocik, który zapiernicza i teraz Vertes musi nam podać kordy. Kordy, to czekaj, to ja znajdę na komputerze. Mam nadzieję, że ekran się będzie cały czas nagrywał. Czekaj, pulpit, muszę najpierw znaleźć, gdzie to mam. Żegnaj nasz domku. Papa, domku, widzę jak lecisz.
To jest skrót. Otwórz lokalizację pliku. Dobra. Wchodzę tutaj. Mindmodowe. Tyle pięknych wspomnień. Screenshot. Dobra, już tutaj mam screenshota. Wracam do Minecrafta. I kordy minus 880 na 2200 na plusie. Dokładnie tak. Lecimy czyli, w przygodę. Czyli lecimy tam. I lekko tutaj. No. Nie, pamiętacie ten fajny stateczek z ostatniego odcinka, co jak sobie leciliśmy, co nam UFO porwało statek? Dokładnie. Właśnie tam lecimy. Jeszcze jeden mieliśmy taki stateczek, taki dokładnie taki jak ten, tylko ostatnio, prawda, UFO mi go porwało. Dokładnie. Znaczy nie, no tak naprawdę stoi tam sobie dalej. Nie, UFO stwierdziło, że ten statek jest lepszy od nich, zostawili tamten właśnie u nas i zabrali drugi. Czyli to domek? Czekaj, ten z lewej? No. To Glizdor tam mieszka. Glizdora, tak? Mhm. To Glizdor też mieszka w takim razie przy samym spawnie chyba. Przy samym spawnie. To co im się tak nie chce chodzić, nie? Wszędzie domki mają. Dobra. Jak nie Bobix na pół mapy rozbudowany? No, Bobix to w ogóle, to on ma osiedle domków. To inni na spawnie. Minus 860, tak? Dobrze pamiętam? Tak, minus 880. Minus 880. Wyżej! Będzie wypadek! Wyhamowałem w ostatniej chwili. Troszkę zarysowałeś. Trzeba będzie do lakiernika lecieć. Okay. Zestrzelę. Gdzie mój łuk? Daj mi kamienia! Jeszcze headshota sobie dokładnie strzeliłem. No wiesz co, nie, ja się tak nie bawię. Po prostu ja się tak nie bawię. Ten łuk jest zły. No nie, no to było mocne, to fakt. Celujesz tam, kurde, tu nie. Instant karma. Czekaj, czy my opadamy? Nie opadamy. To mamy problem, szczerze powiedziawszy. Czemu? Nie umiesz opadać? Bo nie pamiętam, które przyciski by się opadało. No nic, to najwyżej nam nad wodą gdzieś będziemy spadali. Czekaj. Ja zaraz... O, czekaj. A jakbym sobie tak wyhamował, czekaj, break. I teraz bym zaczął... Nie, tylko ty przypadkiem nie klikaj shifta, bo... Ja nic nie klikam, pamiętam ostatnio jak ładnie spadłem. A wiesz od czego... Było naprawdę miło. Wiesz dlaczego tak spadłeś? Crysis mi to ostatnio wytłumaczył. Chodzi o to, że dwa razy musiałeś kliknąć shift. Po prostu raz kliknąłeś shift, miałeś spadochron i drugi raz wyłączyłeś spadochron. Nie pamiętam, ale możliwe. Czekaj, nie, muszę sobie ustawienia sterowanie. Widzisz, popsuło się. A no widzisz. No i teraz normalnie opadam. Dobrze klikałem, tylko że mi się popsuło, no. Także tak, tutaj także, opuszczamy także naszą jedną wyspę. Popatrz, cześć. Siema, tęsknić nie będziemy tak naprawdę, tylko ściemniałem. O, byłem. Tam sobie robiłem na dole crafting, żeby płynąć. Także płyniesz dobrze. Lecę dobrze chyba. No, lecisz dobrze. Płynę w powietrzu. Bo mówiłem o łódeczce, no i tak wyszło. I tak, na szybkiego. O, to są rekiny. I płaszczki. No mówiłem, że były duże rekiny. I są jeszcze delfiny, które są bardzo podobne do rekinów, więc tak? Można je pomylić, no. Okej. Okay. O, a tam słonie. Zaraz dolecimy. Słoniki. Nie no, jeden słonik w zasadzie i koniki. Mhm. Ale ładny teren. Jeszcze z 500 do przodu. Ile trawy tutaj widzisz? No. Niespotykane, żeby było aż tak narąbane tej wysokiej trawy, nie? Spoko. To znaczy, że tu nie ma owiec. No tak, coś w tym jest. O, tutaj też byłem, jeszcze niedawno. To są te bambusowe tak, drzewka. Tak. No dobra, krowy. Dobra, już wiemy, gdzie pójść po skóry. Mhm. Po prawo są krowy i zniszczony budynek Bobixa. Dobra, i zaraz to zobaczymy pod nami. Ale to jeszcze. Jeszcze troszkę. No bo ja jest statek z lewej. Pójdź z lewej? Znaczy leć do lewej, tak. Bo ja jeszcze nic nie widzę, niestety. Tak, z lewej. O, widzę statek. Jest nasza zatoczka. Jest i nasza zatoczka. Dobra. Tylko tak się zacząłem w tym momencie, gdzie my tutaj się wybudujemy. Nie wiem, ty tam lew biegnie do nas. No co ty gadasz? Najwyżej możemy ten statek spalić cały. Zapalić koło jakąś czy coś. Ty, to będzie dobre, bo tu się wszystko wybudowali pali. Się, kurde, na wodzie. Ty, bo tu się palą rzeczy, tylko że wiesz, jest jeden problem. Zostawiliśmy wszystko w tamtym domku i nie mamy zapalniczki.
Mało tego, powiem ci lepszy numer. Nie mamy łóżek, a się ciemno robi. Ja mam łóżko, to jak będziesz chciał relognąć, to jak najbardziej. No, no dobra, nie będę. Ja mogę na statek skoczyć, tylko ciekawe, czy on jest opętany przez złe stwory. Czy my go rozwalili? Czy byliśmy na tym statku ostatnio, czy nie? Nie, nie byliśmy na nim, koniec nie, końców. Słyszę zombiaka, który do mnie płynie. Wiesz co, a może na tym statku będą jakieś kajuty z tymi... z łóżkami. No jest tutaj ten... Czekaj, kilofa. Ty, ktoś tu był. Kilofu. Mam kilof, tak? No. Czemu tak? No bo... A może to my faktycznie byliśmy? Wydaje mi się, że nie, w tej zatoczce akurat nie byliśmy, myśmy byli w statku na takim otwartym morzu. Mhm. To nie, to ja te rozwalam te. Bo one i tak generują. Spawnery? Tak, tak. No to dobrze. Nie musimy robić nic ze spawnerów. A wydaje mi się, że to my byliśmy tutaj. No to możliwe. Ja słyszę jakiegoś zombiaka ciągle. Mhm. Denerwuje mnie. Gdzie on jest? Nie wiem, czekaj. Wiesz co, przydałaby nam się wełna chyba, co? Wełna? No żeby sobie zrobić łóżeczko. Bo zombiak jest poza statkiem, już go bije. Mhm. Ciach. Przydałaby nam się wełna. A na cóż? A zobacz do góry. No cóż, no jest dużo wełny, no. No dobra, to zaraz ja też będę miał łóżko. Dobra, tam kolejny zombiak do nas już płynie. Trzeba będzie oświetlić tą wyspę grubo. Ty, jaka śmieszna jaskinia. Pana to, patrz tam gdzie macham. Gdzie? Pod piaskiem. A no, to już widziałem. Chyba, że to po prostu ona jest tak po prostu. No możliwe, że jest tak po prostu. Dobra, trzy te... Aj! To żem zrobił. Cześć zombie, chodź się bić. Dobra, się bić. Już robię łóżko. Ej, wtruję czymś? A slownessa robię tym mieczykiem, aha. No, bo te niektóre mieczyki tam są kozackie. No bo zabrałem sobie taki, zabrałem jeszcze taki, który truje. Dobra, mogę robić łóżko. Czemu to odbudowałeś? No żeby to spalić. Ach, żeby wszystko się podhajczyło, no okej. Okay. No, pewnie. Dobra, to co, łóżeczko? Tak. Ja proponował jeszcze troszkę oświetlić to miejsce. Bo wiesz, zrobisz łóżeczko, a tu się coś pojawi nagle. Tak, to można tak? Tak. A jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby mnie coś obudziło. Ja pamiętam, że kiedyś miałem domek, to zawsze mi się tam spawnował, jak kładłem się do łóżka, zombiak, a był cały oświetlony. Znaczy zombiak, szkielet i do mnie strzelał. Dobra. Jeszcze na starej becie było. Idę pod podłogę. Aha, tutaj jest zombiak na zewnątrz. Mhm. Już nam nie pozwoli zasnąć. Nie no kurde, ja chcę się ze mną bić. Chcesz ze mną być? Być albo nie być. Gdzie łóżko sobie postawiłeś? Na dole? No. Ja już leżę w łóżeczku. Mhm, czekaj, ja tutaj sobie łóżeczko biorę. A! No dobra, czym by to spalić tak na szybko? Bo ja bym chętnie zobaczył to na koniec odcinka, właśnie tak wiesz. Mówisz? Płonący statek. Mamy 12 minut odcinka. No właśnie, to potrzebujemy... tak jak zanim on się spali, no to tak wiesz. Kładźcie spać. No leżę! Tak to, ja też leżę, czekaj, Lisbeth. Lisiczka jakaś jest na serwerze. Lisu. Spać. Ona to zawsze normalnie, ona zawsze mi przeszkadza na odcinkach. Tak, nie? Kiedy nawet się nie pokazało, że wbiła na serwer, nie? Ona mi zawsze przeszkadza na odcinkach. Chyba, że nagrywam z Crysisem, no to jest dziewczyna Crysisa, no to wiesz, to... Mhm. To jeszcze nie poznałem, no. No to jeszcze nie poznałeś, ale poznasz zapewne. Mhm. Dobra, czekamy. Lisu! Wszyscy komentarze do odcinka, Lisu! Lisu, spać napiszcie w komentarzu. Lisu, spać, no już. Idź. O, jest, dobra. No. Ja to łóżko zabieram, żeby mi się nie spaliło, czy coś. Znowu nam na odcinku przeszkadzasz. Ach. Dobra, łóżko zabieramy, żeby się nie spaliło. Mhm. Ja mam kminę, skąd by wziąć wełnę. Oczywiście żartowałem z tym przeszkadzać, ale Lisu to wie. żebyście wy, drodzy widzowie, wiedzieli. Dobra, czy ja dobrze widzę same z siebie? Lwy? Chyba nie, ale tam są dwa dźwiedzie na górze. A dźwiedzie też nic nie dają? No. Dobra. Wiesz co? Ja sobie tutaj coś szukam. No szukamy żelaza, bo to jest generalnie potrzebne, jako jedyne chyba. Chociaż nie, jeszcze krzemień jest potrzebny, nie? Tak, to trzeba żelaza i gravela. I gravela. I jest tutaj gravel, można go w nieskończoność sobie niszczyć, aż do skutku, to czekaj, sobie dwierta zbiorę. Jak to zniszczyć w nieskończoność? No, że stawiasz, niszczysz. A tak, w sumie można, tak, nie wpadłem na to. O, jest, dobra, mam flint. Masz flint? No to tak. Dobra. No to teraz tylko trzeba na szybko znaleźć... Ty, tutaj żelazo, jakieś roślinki są.
Pod wodą? Nie. Gdzie ty jesteś? River Cane znalazłem jakiś. Tutaj jakieś. Nie, no to sobie wszędzie rosną. Z modów. No. Z tego się chyba coś da zrobić, nie? Mhm. Tylko wiesz, po żelazo będziemy musieli zejść na dół. Wiesz co, tutaj żelazo generalnie występuje tam, gdzie jest kamień, sobie z tyłka, tak bardzo. Nawet na powierzchni się zdarza, no dokładnie, nie? Także dobrze. O, opadł mi piask właśnie. Albo mam takie wrażenie tylko. Krówka, czyli skóry. O, czekajcie. Widzę koper. A czy koper się przypadkiem nie zachowuje tak jak ten? Jak co? Jak żelazo, jeżeli chodzi o zapalniczkę? No to nie, możesz wykopać. Ale trzeba będzie przetopić. No, wszystko trzeba przetopić. No, ty. Czy widziałem wilkołaka? Tutaj jest coś, patrz. Gdzie jesteś? Tutaj? Czekaj. Bo ten nam się też przyda bardzo. Mhm. Jak to się nazywa? Węgiel. Co? Węgiel? Spoko. No, generalnie czymś trzeba przepalić to żelazo. Mhm. Ludzie, tylko trzeba tutaj najpierw okiełznać potworów. Dobra. Wiesz ty co? Tak, ja... chodźcie, ziomy. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O, co, 8? Mam żelazo. No bo... Tego musiałem wykopać. Żelazo masz? Nie. Jezu, ja dzisiaj nie mogę znaleźć słów. Co się ze mną dzieje? Normalnie jestem zmęczony, albo mi za gorąco. Węgiel. Chyba za gorąco. Znalazłem węgiel i muszę zrobić piec. Czekaj, creepersary. Dobra. Mam żelazo. No to daję żelazo i nie będę nawet próbował czekaj, tego. Czekaj, gdzie jest kilof tutaj? Idę od was. Grr napisała. No dobra. Pa. Dobra, też raz zawijam, idę, węgla tutaj zbiorę. Ciach. No węgla, mamy wszystko, żeby spalić ten statek. Tak jest. No to daj. Tylko trzeba trochę kopla, żeby... No już właśnie zrobiłem już piecyk, bo... Aha, okej. Tu mam już, tu dobra. Wszystko na górze czeka. Okej, jestem. Dobra, tutaj... A już nawet... O dobra, kurde. Z węglem już. Trzy żelaza przetopię od razu. Dobra. Będzie na siekierkę na przykład, żeby pościnać cokolwiek tutaj. Siekierkę Łuczki. Akurat mam. Masz? Tak. Ja siekierkę mam. Jest już żelazo. Kamienną. Dobra, to już buduję zapalniczkę. Zapalniczka gotowa. No to lecimy. Generale. Tak? Nie czekam, aż się przytopi? No dobra, to możemy sobie poczekać. To już tylko chwilka, to już się od razu zabierze i będziemy mieli. To ja już tam idę, ale ładne drzewa tu są. Wiesz co, ja bym chciał sobie w ogóle przy tym domu nowym ogarnąć czerwone drzewka. Okej. Żeby mieć... Ty, a może w ogóle wybudujmy to w stylu japońskim? Tak Japan style? Czy nie? Czy wolisz jednak w średniowiecznym? Możemy, ale ty budujesz. No ja buduję. Ja mogę zbierać rzeczy do budowy, a ty będziesz budował. Ja nie jestem master builder, także no. A propos master builder, przestańcie mnie prosić, żebym nagrał z Vertezem master builder. Ja powiem tak, ja budować umiem tyle, co nie umiem, ale jednak istnieje opcja, żebym nagrał odcinek, ale bym musiał z Ulą, która by robiła, a ja bym po prostu dawał pomysły, jak to ma wyglądać. No to też, ja, też jest ja opcja. Po prostu, ja sobie nie mogę zwizualizować budowli, żeby ją zbudować. Gdzie my biegniemy, bo już... Ja mogę rozkminić, ale jak zacznę coś budować, znaczy zacznę stawiać te klocki całe, to już mi całkiem wszystko nie pasuje. No to musimy we trójkę nagrać w takim razie. Cześć lew. Ty, królik sobie biega po wodzie. To są narzędzia szatana. Już jeden taki był, co biegał po wodzie. Dobra. Źle skończył. No, źle skończył. To fakt. Poczekaj, bo tamta góra się nie spali. Bo nie jest połączona, dokładnie. Dobra. Mam nadzieję, że nie jest zablokowany ogień. Ja też mam taką nadzieję. Bo będzie Lipton. Jej. Tak, mówisz, że już jest ready? Tak. Dobra, może zutylizujmy parę pochodni. No, przydadzą się na pewno na później. To ja też chcę sobie zabrać i to też, dziękuję. Dobra. Najlepiej to byłoby, wiesz co, epicko by było, jakby były płonące strzały i można byłoby ten statek... A, i żeby one podpalały, nie? I... Bo wiesz, płonącą strzałę da się zrobić i to normalnie, bez żadnych cheatów, modów. Ja wiem, chociażby przez dispenser, nie? Znaczy przez ten... No. Tak, to wiem, o co chodzi. Dokładnie przez to, ale no niestety to nie ma takich... Właściwości. Cheatów. No dobra, okay. To co, podpalasz? Dokładnie tak. Łop!
Na lepsze grzanie podczas tego dziwnego dnia. Odpalmy sobie tu znaczy, i tam. Zobaczmy, czy to w ogóle się cokolwiek wydarzy, czy to sobie zgaśnie. No ja na przykład się podpaliłem. Nie, chyba jest zablokowane. Kurde. Chyba jest zablokowane i nie płonie. Jak to możliwe? Lipton straszny, bo fajnie by było sobie móc spalić ten stateczek. Weź co, możemy go zawsze zostawić, żeby się jarał po prostu. No też można, tylko że obawiam się, że to zgaśnie zaraz. No zgaśnie, no ale cóż. No ale podpaliliśmy, żeby nie było, podpaliliśmy. Dokładnie. No to najwyżej trzeba go będzie usunąć i jego materiały z niego. Materiały z niego po prostu wykorzystamy do... Tak. To tak jakbyśmy dosłownie tutaj przyszli, zniszczyli go i byśmy mieli już jak budować. No dokładnie. I wykorzystamy materiały, żeby wybudować... Skoro się domek. Nie fajczy. To co, kończymy? Dobra. Jasne. Bo to tutaj, no... Poszliśmy sobie do tej miejscówki. Stwierdziliśmy, że tutaj będziemy się budowali. Będzie fajnie. A piratów zaraz tutaj skosimy. Dokładnie. To co? Dzięki serdeczne za oglądanie. Łapki w górę, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę. Udostępniajcie na Facebookach, Twitterach, w naszych klasach. Wszędzie, gdzie macie znajomych, udostępniajcie. Dwa lata później. Dzięki za oglądanie. Na razie i cześć, żółwik! Cześć!